Tereny leśne w City Sky, w moim mieście w City Skylines. Jak tutaj widzicie, tutaj jest taka mała, prominentna, są tutaj zakłady wytwarzania drewna. One tak powoli działają, tu jeszcze jest jakiś dworzec towarowy, więc mogą przewozić jeszcze towary. Obok znajduje się bardzo duża dzielnica mieszkalna w stylu bardziej ekologicznym, gdzie te budynki wysokie, gdzie te budynki ekologiczne mają bardzo wysokie wysokości. Jestem trochę zaskoczony, że te są wysokie. No i później jeszcze jest tutaj taka mniejsza jest tutaj zabudowa, gdzie znajduje się tutaj po okolicy cmentarz i jeszcze centrum recyklingowe. Witam was w 51. odcinku trzeciego sezonu w City Skylines, gdzie buduję miasto. I dzisiaj zajmę się chyba tutaj tą okolicą, aby jak na razie wzdłuż tego meandru, a raczej to rzeki, zrobić te osiedla mieszkalne. No i najpierw chyba zajmę się najpierw tą okolicą i jak to będzie wyglądało. Dobra, najpierw wyznaczę sobie teren, bo tutaj już mam pomysł na specjalizację, raczej zabudowę, bo tutaj będzie taka niska zabudowa, ale będzie raczej taka, która była też właśnie na Międzyrzeczu, czyli będą właśnie tutaj przyległe do siebie budynki. Teraz to zajmę się, powinienem się zająć, dobrze. Jeśli zająć, to teraz się zająć. Czy może zająć się teraz tutaj przebiegiem? Nie, bo trzeba jeszcze zająć się tutaj jeszcze pociągami, jak będzie wyglądał tutaj układ pociągów. Ale najpierw zajmę się jeszcze tutaj drogą, że jak na razie ją ulepszmy do pewnego fragmentu, pewnie jak na razie dotąd. Jak na razie będzie ten odcinek drogi ulepszony. I teraz gdzieś tutaj będzie trzeba zrobić dworzec. To będzie jakiś mały dworzec. Takie mam plany, więc teraz zrobię dobrze. Teraz sobie przygotuję z taką mniej więcej będzie droga na tym odcinku i tutaj będzie mały dworzec. Więc dobrze, teraz wracam tutaj do pociągu i teraz pomyślmy, jaka tutaj będzie stacja kolejowa. Można byłoby zrobić, o, Suburban Train Station, o, właśnie taka stacja, taka podmiejska, idealnie tutaj pasuje. Teraz zajmę się jeszcze czym, tutaj trzeba jeszcze zrobić podłączenie, więc wykorzystam jeszcze sobie raczej z moda, chwilę, Network Multitude chciałem. Dobrze, inaczej to zrobię. Zrobię stąd dotąd. I ja będę chciał sobie zrobić jak na razie. Tak i chciałbym, aby... O, chyba w taki sposób będzie tutaj przechodziło. Teraz może zajmę się tutaj okolicą tej dzielnicy. Bo chciałbym, aby... Dobra, wyłączę sobie tylko linie pomocnicze, aby tutaj można było zrobić taką trochę 10 na 10 obszar. Teraz zrobię sobie nie wiem tak. Tutaj będzie coś takiego. Dobra, wyburzę tylko. Tu zakażę jest 10 na 10 i teraz stąd. O! Będzie teraz coś takiego. Teraz zajmę się trochę wodą. Jak na razie stąd dotąd i będzie jeszcze, a i stąd zrobię się podłączenie tu i tu, więc teraz będzie w miarę dobrze działać. A gdzieś będzie trzeba się zrobić stację uzatniania ścieków, aby, bo tu już jest problem właśnie ze ściekami. Dobrze, gdzie my się sobie zrobić taką stację uzatniania ścieków? Myślę, zdaje, że to będzie idealna okolica. Dobra, tylko najpierw podmienię sobie tutaj drogi jeszcze na tym odcinku. Dobra, tutaj będzie podmienione. I gdzieś mniej więcej stąd będzie po tej stronie właśnie te
będą teraz postawię sobie gdzieś tutaj są te ekologiczne, zaawansowane, wewnątrzlądowe oczyszczalnie ścieków. O, będą tutaj takie cztery budynki. Widzę, że tutaj jest niewielkie zgięcie, więc chwila, mam jak na razie, o, mam. Więc stąd dotąd chcę, aby było to płaskie. Jest płaskie, bardzo dobrze. Więc chwila, teraz mogę sobie to zostawić i linie pomocnicze, dobra, wróciły tutaj linie pomocnicze. I może mniej więcej, o, stąd dotąd będzie jeszcze takie jedno podejście. A teraz sobie jeszcze przygotuję ogrodzenie. Tutaj jak na razie sobie wezmę, o, ogrodzenie takiego gospodarstwa leśnego. I tutaj jak na razie będą takie na tych odcinkach raczej zrobię takie odgrodzenie od drogi głównej, żeby tutaj mieszkańcy mogli, raczej wiadomo było, że tutaj będą wszystko. Więc dobrze. Teraz sobie zrobię miejsca pod mieszkania. Więc tutaj będą mieszkania. Po tej stronie mniej więcej, a tutaj blisko tak dworca to nie, ale jeszcze będą tu i jeszcze tutaj i dobrze, po tej stronie. Tutaj zrobię sobie jeszcze jakieś małe sklepy po tej stronie, dobra, po tej stronie będą jeszcze małe sklepy. Mieszkańcy będą raczej zadowoleni. I jeszcze tutaj, jak już to mam, no to teraz warto byłoby zrobić szybkie podłączenie energetyczne. A jak już tutaj mam, to myślę sobie, że można byłoby jeszcze zrobić, o, takie podłączenie uliczne, żeby tutaj za bardzo nie zrobić tak, że tylko tutaj będzie, jak będą przyjeżdżali, to można było zrobić taki przejazd jeszcze w tą stronę. O, już zaczynają się budować. Więc jak na razie stąd robię sobie szybką takie podejście. Jak na razie włączę pociągi międzymiastowe, bo to jest raczej linia zdecydowanie będzie taka podmiejska. Zresztą przystanek podmiejski to będą raczej podmiejski autobus, a raczej nie. Taka miejska kolej. To chciałem powiedzieć, miejska kolej. Więc teraz jak na razie dobrze. Teraz, a może jednak skąd coś można byłoby. Teraz jeszcze po tej stronie zrobię sobie jak na razie, o, dotąd będzie jak na razie droga. Teraz zajmę się koleją. Więc teraz jak na razie jeszcze odcinek będzie prosty tu. I chwila. Teraz do tego przyciągania, no to ja chciałbym, aby mniej więcej stąd, o, dotąd. Dobra, teraz zajmę się szybko tu zabiegiem, bo chciałem, aby, o, stąd dotąd, bo jak na razie prosta droga i teraz chciałem, aby stąd, o, tu i teraz chciałem, aby jak na razie tutaj była prosta. Dobra, tutaj będzie proste. I teraz to chciałbym, aby stąd było, o, jeszcze tutaj i mi się zdaje, że już prawie okolica jest gotowa. Teraz wystarczałoby zrobić tylko jak na razie tutaj i wystarczało jeszcze podłożyć jakoś, o, tu. Więc już jest tutaj okolica bardziej przygotowana. I może teraz zajmę się jeszcze takimi kwestiami jak opieka zdrowotna. Więc dobrze, tutaj będzie klinika obejmująca cały ten obszar. Teraz trzeba zrobić straż pożarną i budynek straży pożarnej będzie tutaj i jeszcze posterunek policji będzie tutaj. Właśnie. I teraz już ta okolica już jest bezpieczna. Ja może sobie przyspieszę czas, żeby szybciej się to budowało. No a jak tutaj będą za chwilę pociągi wjeżdżać w tą okolicę, to tutaj mieszkańcy będą szybciej tutaj przychodzili. Dobrze, jak już mam tą okolicę tak bardziej przygotowaną,
Już teraz czas, żeby przygotować coś na tym obszarze. I jak na razie to chyba będzie... A, wiem. Tutaj będzie jak na razie jedna taka większa dzielnica. Wzdłuż tego. To będzie jedna duża dzielnica. Bo jak ktoś by się pytał, co będzie po drugiej stronie, to po drugiej stronie, chyba powiedziałem już w ostatnim odcinku, zamierzam zrobić, tam raczej będą takie pole uprawne. Więc tutaj będą tylko, właśnie tutaj będą pole uprawne, że jak wyjeżdżamy, to są tylko pola. A tutaj będzie teraz kolejny taki obszar mieszkalny. Dobra, tutaj jak na razie specjalizacja, no to jak tutaj mamy jak na razie przylegające, to tutaj zrobimy tym razem, znowu wracamy do takiego bardziej ekologicznego osiedla. Później mniej więcej tutaj chyba będą znowu przylegające budynki, do siebie budynki. I może gdzieś na ostatnim fragmencie będzie jeszcze znowu ekologiczne osiedle. No, taki mam chyba pomysł. Stał ten, taki będzie mój zamysł. Więc dobrze, teraz co warto byłoby tutaj zrobić? Trzeba byłoby najpierw pomyśleć, gdzie będzie wyznaczona stacja weperonowa. Dobrze, ale najpierw trzeba znowu... O nie, nie to. Trzeba tutaj najpierw podlepszyć, dobrze. Na tym odcinku jak na razie... Dobra, stąd jak na razie dotąd będzie ulepszona droga. No, bardziej szeroką. I tutaj chyba zrobię sobie stację wieloperonową, więc biorę tu. Węzeł komunikacyjny. Szukam w pociągach. O, jest wieloperonowa stacja. I wieloperonową stację sobie zrobię tutaj. To będzie raczej 11 na 11. Wydaje, że zbyt krótki odcinek. Dobrze. No to jak będzie teraz coś takiego, to powinno to lepiej działać. Tutaj chyba będzie jakieś podłączenie. I dobrze. Tutaj muszę pomyśleć, jak teraz tutaj zrobić, bo z jednej strony to będzie tutaj chyba jak na razie. A wiem, co trzeba zrobić dalej. Więc tutaj będzie coś takiego i tutaj byłoby wjazd mniej więcej. Teraz może lepiej to zrobię. Tak, i teraz stąd dotąd. O! Zdecydowanie teraz to wychodzi lepiej. I teraz zrobię sobie coś takiego, że tu jeszcze będzie tym razem. Tutaj będzie droga schodziła mniej więcej tutaj. I teraz będzie trzeba zrobić podłączenie takie podziemne. Jak to było? Z tej jeszcze stacji. I to było od niej, które pamiętam. Tutaj byłby na przykład taki zjazd podziemny. I teraz stąd trzeba zrobić takie ładne, ładne, mniej więcej w miarę. Dobrze, wykorzystam do tego raczej tryb, a nie, to nie ten tryb, a ten. Więc zrobimy sobie podłączenie tu. I teraz niech sobie jeszcze tu. Już mam tutaj podłączenie. Już mam tak, podłączone jak na razie mam tutaj już dwie kolejne stacje. A raczej nie dwie kolejne, a kolejną już będę miał stację. I tutaj będzie jak na razie przechodziła kolejna dzielnica, więc dobrze. Jak już mam załatwione kwestie z pociągiem, no to teraz warto byłoby zająć się jeszcze tutaj, nie wiem. Mam pomysł taki, żeby tutaj zrobić jak sobie na razie prostą drogę jeszcze stąd dotąd. Będzie prosta droga i teraz zrobiły się tutaj w miarę co takiego? A teraz mam pomysł. Wzdłuż tego meandru rzecznego zrobię sobie najpierw, zrobię sobie tutaj jak na razie drogę, która będzie takim ominięciem. I jak na razie, o, będzie się kończył tutaj. Jeszcze muszę stąd jak na razie. I będzie, o, i wyjazd będzie dokładnie tutaj. Czyli taki będzie pierwszy taki fragment. Mimo, że jeszcze tutaj będzie trzeba zrobić też jeszcze jakieś podłączenie. Ale to może później.
Dobra, teraz to chciałbym tutaj zrobić jeszcze. Dobra, teraz stąd byłoby, dobra, drogi byłoby tak. Jedna droga byłaby z tej strony, kolejna z tej. I może jeszcze byłoby jedna z tej. Jak już to mam, no to teraz chciałbym sobie zrobić bardziej takie... prawie pod kątem prostym. O, będzie jeszcze taka droga. Będzie takie przechodzenie. Może tutaj będą właśnie, bardziej to będą obszary takie bardziej kręte. Mi się zdaje, że to będzie o wiele ciekawie wyglądało, jak będą te bardziej kręte okolice. Więc teraz stąd zrobię sobie jeszcze. O, będzie tutaj droga taka. Teraz tutaj będzie bardziej właśnie. Okolice będą bardziej kręte, więc to powinno lepiej teraz działać. 2000 years later. I jak na razie, dobrze. Teraz wystarczy tylko zrobić rondo. Tylko zmniejszę jego rozmiary o... O, takie będzie wielkości rondo. I może jeszcze zrobię sobie... Dobra, i będzie jeszcze jedno rondo tutaj. I tak będzie jak na razie prezentował się ta pierwszy fragment tej dzielnicy. Dobra, więc teraz to trzeba byłoby... Dobrze. Teraz zajmę się jeszcze wodą. Teraz trzeba tutaj jeszcze przygotować większą kwestię usługi. Więc dobrze. Może zrobię sobie coś takiego, że... Dobra, po środku będzie szpital. Centrum jeszcze zdrowe dla dzieci i jeszcze będzie centrum dla seniorów w tej okolicy. Aby tutejsi mieszkańcy powinni mieć tutaj raczej... No, tutaj było większe bezpieczeństwo. Postawię sobie od razu taką dużą remizę strażacką i jeszcze duży komisarz policji. A jeszcze ze zdrowia może byłoby jeszcze, o, mam pomysł, wykorzystam i zrobię sobie jeszcze tutaj kryoktryptę. Będzie kryoktrypta i laboratorium medyczne. I takie laboratorium medyczne będzie tutaj. Dobra, teraz to już mogę sobie zaznaczać obszary pod mieszkania, więc tak. To tylko zamknę. I dobra, wyznaczmy tak. Tutaj będą miejsca pod kolejne mieszkania. Mniej więcej tutaj będą tak, właśnie między tymi obszarami będą jak na razie, tutaj jak na razie będą jakieś małe domy. Takie samowystarczalne, ekologiczne. I mniej więcej potem, teraz postawię sobie wysoką zabudowę. Mi się zdaje, że tutaj w okolicy już nie można już raczej budować. Myślałem, żeby tutaj jeszcze zrobić na przykład jakieś obiekty usługowe, jakieś parki, ale ja widzę, że tutaj za bardzo już chyba parków nie trzeba budować, bo wszędzie jest niby zaznaczony zasięg. Jestem trochę zaskoczony, że coś takiego jest. Dobra, jeszcze tutaj zrobię coś takiego, że tu będą też mała zabudowa. Nie, po rondzie nie, bo później to rondo powinno ją zamienić. I teraz właśnie tak. No, już się tutaj bardziej intensywnie. To będzie chyba trzeba zrobić szybkie po takie coś chyba stąd dotąd, aby się to podłączyło. O, już się podłączyło. Dzielnica już jest gotowa, więc teraz muszę tylko czekać, jak się to rozwinie. A więc, w dzisiejszym odcinku, jak tutaj widzicie, zaczynam budować takie bardziej, trochę takie przedmieścia. Zdecydowanie takie już obszary przedmieść, które mogłyby między innymi prowadzić stąd albo dotąd. I teraz jak na razie tutaj widzicie tak. Tutaj zrobiłem nowe stacje. Tutaj zrobiłem taką małą jeszcze podmiejską. I teraz tutaj postawiłem sobie stację wieloperonową. W odcinku jeszcze chciałbym, tą stację chyba wieloperonową podłączę sobie ze... chwila. Ze tą stacją, ze tymi stacjami. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca.
Starych widzów zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału. A nie, to było, powinienem powiedzieć, komentowanie polubień. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania. A także wszystkich zachęcam do pozdrowienia w Lunikza. A więc to wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.